Siema, tutaj Derok55, a to jest następny samochód, który chcę wam zaprezentować. No i drugi odcinek z serii Rolakowy Garaż w grze Need for Speed World. Więc co my tu mamy? A to i mój drugi samochód, który chcę wam zaprezentować. Po raz drugi już to mówię. To jest otóż Mercedes-Benz SLR McLaren. No więc... pomalowałem go tak jak chciałem. Nieraz mam taką olbrzymią wenę na malowanie samochodów i to jest jeden z nich. O, ale nagle się coś zrobiło z kamerą. I no cóż, nawet jeśli naprawdę mi coś dobrze wyjdzie, malowanie czasami nazywam. Te malowanie nazywałem konflikt. Czyli takie, wiecie, konflikt między czerwienią a bielą. Także pewną piosenką to mnie zmotywowała mnie jedna z piosenek, które bardzo lubię. No dobra. No więc jest to jeden z raczej słabych samochodów. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie ciekawego? Oprócz, oczywiście, ten samochód nie używam go do ścigania się, to przede wszystkim. To jest jeden z moich samochodów kolekcjonerskich, który mi jeżdży tylko dla wyglądu i po prostu dla wyglądu, żeby się nim przejechać. Możecie pewną właśnie rzecz zauważyć, bo akurat sobie tak fajnie skręcałem i ten samochód zaczął tak driftować śmiesznie. To właśnie między innymi dlatego ten samochód niezbyt się nadaje do ścigów. Na multiplayerze oczywiście, nie? Dobra. Jeśli chodzi o jego osiągi, to tak, akurat tutaj mam ładną autostradę. Moja ulubiona akurat, której testuję zawsze samochody. To jego osiągi są właśnie średnie. Ma średnie przyspieszenie, maksymalna prędkość także średnia. Jeśli chodzi o skręt, no cóż, co tu mogę powiedzieć? Z tym, ten skręt jest trochę podobny jak w R842, który wcześniej zaprezentowałem. I... ale tutaj nie jest taki jak w tamtym R8. Tamte R8 o wiele gorzej skręca, ale akurat ten McLaren ma tą samą wadę jak tamte R8, czyli się ślizga strasznie, jak widać. Przez co traci strasznie prędkość na zakrętach. I ogólnie to jest raczej średni samochód, jeśli chodzi o osiągi, ale z pewnością jeden z słabszych w klasie A. Akurat ten samochód właśnie mam w klasie A. Zapewne bez części jest w klasie B. O. Ale ktoś na nitrze poleciał. No cóż, następny samochód, który jest po prostu żenadą w Need for Speed Worldzie. Dobra, co tu jeszcze można sprawdzić nim? Sprawdzimy Nitro. No, Nitro wydaje się dość średnie. Czekajcie. No, w sumie Nitro ma bardzo słabe. Bardzo słabo przyspiesza. Prawie, że żadne. No, ale... to jednak nie jest jakiś koks. To jest bardzo słaby samochód. Ale dlaczego ja go kupiłem? Właśnie to jest zaletą tego samochodu, że ma bardzo ładny wygląd. Kurde, nie to, V. Z wyglądu ten samochód jest genialny, bardzo mi się podobają te tylne światła. Przód może troszkę mniej, ale także jest świetny. Bardzo długa maska, dość niski samochód, ale jeszcze w nim montowane niżej zawieszenie chyba drugiego poziomu, więc wiadomo. I mam w nim jeszcze montowany taki mały body kit. Dobra, to może sprawdźmy, jak się spisuje na drodze. Musimy tutaj znaleźć gdzieś klasówkę.
Klasówkę na A. Tutaj mamy B. Ciekawe. Kalendu tunel. Dobra, gdzie jesteś, klasówko? Gdzie jesteś? Szukam cię. Tu jesteś. Bacon and Stadium. dobra, zobaczymy, z kim się będę mierzył. Zapewne Lamborghini, GTS i TP. Murcielaga albo GTS. Murcielaga, dobra. Skille na perfect start oczywiście. Tylko mam dalej GTS-a. I Murcielaga? Nie, GTS. Mówiłem, że będą Murcielaga i GTS-y. Norma. Tutaj przedłużenie perfect startu. Tutaj nie żaden perfect start, co dziwne. Dobra. No dobra. A ja mam takie skille. Głównie to mam skille 3-gwiazdkowe. Na poprawienie osiągów. No i jedziemy. No i zapomniałem włączyć muzyki w tym wyścigu. Widać, coś ciężko mi idzie. No i trochę zwaliłem ten zakręt. Co najwyżej mogę sobie załączyć do molocha. Trochę mi to przyspieszy samochód. Czy mam? Nie, nie mam obronnej kamerki. Widać, bardzo ciężko mi wyrabiać na zakrętach, więc ja tutaj nie poszaleję zbytnio. Widzieliście to? Masakra. Dobra, jeszcze raz. Zawsze coś to da. O, no i patrzcie. Tu się mocno zahamowałem. No dobra, może trochę źle wszedłem w ten zakręt. Ale i tak powinienem innym samochodem wyrobić, a ten... No cóż. Tym samochodem bardzo ciężko sterować. No patrzę, że tamten gościu w GTS-ie jakoś tak lekko jest noobem, łohoho, ale mną zamiotała jak szatan. Zapierdzielamy jeszcze raz. O kurde, to już meta. No i pech. A nie tyle pech, co nieodpowiedni samochód. No i widzieliście. Ten samochód raczej się nie spisał. Dobra. Nie no, po prostu nie radzę wam go kupywać, jeśli chodzi o osiągi, o wygrywanie. Tym samochodem na pewno nic nie wygracie. Więc lepiej go nie kupywać. Ale jeśli chcecie go kupić dla wyglądu, bo wygląd jest świetny, no to jesteście takimi kolekcjonerami jak ja, to oczywiście zachęcam do zakupu tego samochodu i pojeżdżenia nim jedynie na prywatnych wyścigach, gdzie tam się ma szansę z kolegami. Dobra. Zobaczmy, co ja tu do niego wmontowałem, jak mam w nim części i tak dalej. No to pierwszy leci Skill Workshop. No tak. Poprawienie osiągów wymaksowane o 20%. Dzięki temu skillowi na pewno poprawiają się go trochę osiągi i mamy jeszcze szansę bycia nie na ostatniej pozycji. O, tu jeszcze ramowanie. Nie wiem, to się może się trochę przydać. No i dwa razy zmniejszenie tego odnowienia gotowości. A po co wsadziłem ten skill? No cóż, tym samochodem i tak zbytnio nie jeżdżę, więc wsadziłem go tutaj po prostu, nie miałem co z tym skillem robić. Dobra. Następny jest Aftermarket Shop, który się będzie oczywiście włączał dość długo. Więc musimy chwilę poczekać.
Nie no, genialnie wygląda ten samochód z tej strony, taki fajny, biała, z tej czarny. To malowanie jest naprawdę świetne. Przeszedłem z samego siebie. Dobra, co my tu mamy? Mam w nim montowany jeden bodykit. Do moich przyczyn, w sensie wcześniej te bodykity były tutaj w sklepie normalnie, ale zostały usunięte, jak w wielu samochodach. Ale wcześniej go kupiłem za boosty i montowałem i było fajnie. Co dziwne, pisze, że ten bodykit jest zgodny z Audi TTRR, z coupe. Dziwne. Dobra. Tutaj mamy jeszcze jednego bodykita, pewnie jakiś hardkorowy. No, tak jak myślałem. Bardzo mi się nie podoba. Taki dziwny, okrągły się zrobił. W sumie i tak jest dość okrągły, ale te właśnie niżej, takie kolce i tak dalej. Ostre części mi się podobają. Dobra. Co dalej mamy? Mamy spoilery. Można sobie jakiś spoilerek montować. Ja nie mam. Bez tego spoilera ten samochód lepiej według mnie wygląda. To mam oczywiście taki. Taki. Ze spoilerem ten samochód wygląda bardziej wyścigowo niż jakoś inaczej. Tak normalnie. Dlatego między innymi usunąłem spoiler, w sensie nie montowałem żadnego. Co jest dalej? Mamy felgunie. Felgunie różnego rodzaju. To po prostu już mogę ominąć wszystko. Nie mam w nim zainstalowanego obniżenia zawieszenia. Zobaczmy, jak będzie wyglądał. Jak dla mnie w wyglądzie różnicy zbyt dużej nie ma. Więc dlatego nie zainstalowałem ani jednego. Dobra, i ostatnia rzecz. Części. Mam tutaj same ultrasy. Wtedy jeszcze się, kiedy się ją nie znałem trochę na tych częściach, po prostu montowałem co poleciało, więc tylko żeby najlepsze części były, nie? Miałem ich bardzo, bardzo dużo, więc wiecie. Okej. Okay. Oczywiście mamy tutaj silnik Ultra 816. Doładowanie 8.8. Przekładnia 14.84, zawieszenie 4.913, hamulce 16 i oponki 4.812. No i widzieliście, jak jeździ na tych częściach. Dość średnio. W sumie te ultrasy psują właśnie głównie samochody, więc nie wiecie. Dobra, i ostatnia rzecz. Po ile ten samochód jest u dealera? O ile jest u dealera, bo ostatnio widziałem tylko jedną wersję. Okej, okay, zobaczmy. Nie tu. Tak. Nie ma klatu. Zapomniałem się. Gdzie to jest? Czekajcie. Czekaj. Mercedes. Aha, no dobra, już wszystko wiem. O, już nawet tego starego McLarena nie ma. No cóż, wychodzi na to, że Mercedesa nie ma. Dokładnie. Aktualnie nie jest w sprzedaży, więc mam unikalny egzemplarz. Na pewno się jeszcze pojawi. Lub jakaś lepsza wersja. Może po prostu ją usunęli, żeby ulepszyć ten samochód. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią. No i cóż, to chyba już wszystko na ten temat. Będę musiał się z wami żegnać. Kurde, znowu nie ten... Wyłącz się. Okej. Okay. Teraz co muszę znaleźć? Kurde, aha, sorry. Nie Ctrl, Alt. Okej. Okay. No tak, tak się prezentuje samochód. Mercedes-Benz McLaren SLR McLaren. I mamy podsumowanie. Wygląd niesamowity, jak dla mnie. Jeśli chodzi o osiągi, słabe przyspieszenie. To się nie takie słabe w sumie. Takie średnie po prostu. Maksymalna prędkość także średnia. Skręt, mocny skręt, duży pocisk. No cóż, więc ogólnie tak. Słabo dość. Bo ten pocisk jest ogromny. Można dosłownie driftować tym samochodem. Jak widzieliście.
No i chyba to tyle, jeśli chodzi o niego. Mam nadzieję, że się spodobał filmik. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lalowaty guzik. Do zobaczenia na następnym moim filmiku, który postawię na moim kanale. No to hejo.